Paweł, co łączy pompy ciepła i Yeti? Co? Żart taki chciałem wymyślić. Jak ci idzie? Jeszcze nie mam. To ty wymyślaj, a ja opowiem, co w dzisiejszym odcinku. Na początku zrobimy przypomnienie odnośnie doboru pomp ciepła, a następnie przejdziemy do najważniejszych aspektów, które powinien posiadać idealny instalator. Wiem! Co znowu? Mity! Chodziło mi o mity! Okej, to mity zostawimy na deser, a teraz zaczynamy. Co jest istotne przy doborze pompy ciepła? Na przykład parametry grzewcze. Musimy sprawdzić, jakie zapotrzebowanie na ciepło ma budynek. Sprawdzamy takie parametry jak izolacja termiczna, szczelność i wielkość budynku. Na podstawie tych parametrów dobieramy urządzenie, które zapewni nam odpowiedni komfort cieplny. Typy pompy ciepła: split, monoblok i zabudowana integra. W zależności jakim miejscem dysponujesz i jakie masz preferencje, każde rozwiązanie ma swoje zalety i ograniczenia w zależności od specyfikacji instalacji. Współczynnik efektywności energetycznej COP. Jest to współczynnik, który mówi o tym, ile energii elektrycznej zostało przekształcone na ciepło do ogrzania budynku. Temperatura zewnętrzna. Kiedy wybierasz pompę ciepła, zwróć uwagę na warunki klimatyczne panujące w Twoim regionie. Każda pompa może pracować przy minusowych temperaturach, ale jej efektywność spada. Hisense pracuje do minus 25 stopni na zewnątrz. Integracja z innymi źródłami ciepła. Pompa ciepła może działać jako samodzielne urządzenie grzewcze, ale może również współpracować z innymi urządzeniami. Pompa ciepła Hisense może współpracować z solarami, zewnętrznym kotłem, grzałką przepływową, a dostarczać ciepło może do podłogówki, jak i grzejników. Konsultacja z ekspertem. Warto zadbać tutaj o profesjonalistę. Znajdziesz ich w naszych 13 oddziałach lub możesz też skorzystać z naszych autoryzowanych partnerów, którzy przeszli profesjonalne szkolenie. A jak już jesteśmy przy tym temacie, chodź zobacz, czym powinien cechować się taki instalator. Kwalifikacje i doświadczenie. Warto zweryfikować, czy Twój instalator montował i ile zamontował pomp ciepła oraz jakie ma doświadczenie w branży. Dodatkowo warto dopytać go o certyfikaty, które uprawniają go do tego, żeby montować dane urządzenia. Certyfikaty i akredytacje. Sprawdź, czy Twój instalator posiada akredytację od danego producenta. Może posiadać także certyfikat od znanej organizacji, jak na przykład od portu PC. Znajomość lokalnych uwarunkowań. Warto zapytać instalatora, czy zna obowiązujące przepisy prawne w Twojej okolicy, wie, w jakiej strefie klimatycznej znajduje się Twój budynek oraz sprawdza źródła podwyższonej wilgoci, takie jak jeziora i lasy. Instalacja zgodnie z wytycznymi branżowymi. Warto zwrócić uwagę, aby firma wykonująca realizację postępowała zgodnie z wytycznymi branżowymi. Wcześniej wspomniany port PC przygotował takie wytyczne. Referencje i opinie klientów. Warto zweryfikować, czy Twój instalator ma referencje. Czy może udostępnić Ci kontakt do osoby, która ma już od niego instalację dłużej niż rok. Dzięki temu możesz zweryfikować, czy klienci są zadowoleni z jego usług i jak przebiegała cała inwestycja. Dodatkowo warto sprawdzić, czy znajdują się o tym instalatorze opinie w internecie. Ich ilość może oznaczać, że ma dużo realizacji, dzięki temu jest doświadczonym wykonawcą. Nie kieruj się tylko niską ceną. Polak mądry po szkodzie, chytry dwa razy traci. Pozorna oszczędność to tylko wierzchołek góry lodowej. Niskiej klasy komponenty lub ich brak w instalacji. Źle wykonana instalacja może prowadzić do problemów z urządzeniem, jak i wyższych rachunków za ogrzewanie. Komunikacja i doradztwo. Jeżeli Twój instalator nie odbiera telefonów, nie odpowiada dokładnie na Twoje pytania i nie chce udzielać porad, to znak, że ten instalator może nie być dla Ciebie. Z kolei, jeżeli fajnie się z nim rozmawia, odpowiada na pytania i chętnie udziela porad, to nie masz się nad czym zastanawiać. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Sprawdź, czy Twój instalator posiada OC. W razie nieszczęśliwego wypadku lub uszkodzeń spowodowanych jego działalnością, jesteś chroniony. Klarowność oferty i umowy. Jeżeli oferta, którą otrzymałeś od instalatora, zawiera tylko i wyłącznie cenę za pompę ciepła oraz umowa, którą Ci dostarcza, ma bardzo wiele kartek i wiele z treści jest zapisanych małym druczkiem,
to może warto znaleźć instalatora, którego oferta jest rozpisana konkretnie na poszczególne elementy całej instalacji, a umowa jest zwięzła, na temat i jesteś ją w stanie sam przeczytać i zrozumieć. Wsparcie posprzedażowe i serwis. Sprawdź, jakim backupem dysponuje Twój instalator, jakie ma zaplecze serwisowe oraz wsparcie ze strony producenta. Dzięki temu nagła awaria to tylko chwilowa niedogodność. Co to było? Jak to co? Czas na mity. Mit numer 1. Pompa ciepła zużywa dużo energii elektrycznej. Panuje powszechne przekonanie, że pompa ciepła zużywa dużo energii elektrycznej. Taka jest prawda, że każde urządzenie grzewcze przy źle zaizolowanym budynku będzie pobierało dużą ilość paliwa. Jeżeli Twój budynek ma dobrą termomodernizację, a Twoje urządzenie zostało dobrane w odpowiedni sposób, możesz zejść z rachunkami. Mit numer 2. Pompa ciepła nie działa w niskich temperaturach zewnętrznych. Co prawda, efektywność pompy ciepła spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, ale nowoczesne urządzenia zaprojektowane są tak, aby działać efektywnie nawet w niskich temperaturach. Pompa ciepła Hisense pracuje do minus 25 stopni na zewnątrz. W bardziej ekstremalnych temperaturach wspomoże się grzałką. Mit numer 3. Pompa ciepła sprawdzi się tylko z ogrzewaniem podłogowym. Wiele osób twierdzi, że pompa ciepła nie jest dla nich, ponieważ nie mają w domu podłogówki, co nie jest do końca prawdą. Zgadza się, pompa ciepła z podłogówką będzie bardziej efektywna, ale zarówno jak i z podłogówką, jak i z grzejnikami jest w stanie zapewnić odpowiedni komfort cieplny w Twoim budynku. Ważny jest oczywiście dobry dobór. Spójrzmy na przykład, w którym mamy instalację podłogówki i grzejników. Na zewnątrz mamy minus 10 stopni Celsjusza. Musimy od tej temperatury odebrać energię na podłogówkę 30 stopni, a na grzejniki 50. Oznacza to, że pompa ciepła do podłogówki będzie musiała wykonać troszeczkę mniej pracy niż na ogrzewanie grzejnikowe. Mit numer 4. Pompa ciepła nadaje się tylko do nowego budynku. Nieprawda. Pompę ciepła można zainstalować do starego budynku, ale warto przeprowadzić termomodernizację, o której wspominaliśmy w tym odcinku. No i mit numer 5. Wiele osób twierdzi, że pompa ciepła generuje duży hałas. W pompach ciepła Hisense zostało wykonane wszystko to, aby pompa ciepła była jak najcichsza. Oczywiście. Ważny jest również montaż, odpowiednia wibroizolacja, usytuowanie jednostki, ale te wszystkie rzeczy omówiliśmy w odcinku tutaj. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i poruszone w nim kwestie, albo zastanawiasz się, czy pompa ciepła ma sens, zapraszam tutaj.